redakcja kontakt z autorem. Jak wskazuje diecezja, B.P. Kędziora był człowiekiem ogromnej dobroci, szczerego serca, prostoty, serdecznego uśmiechu, życzliwości i pokory. Z wielką delikatnością i wrażliwością podejmował posługę wobec osób starszych, chorych i cierpiących. Rozumiał i dzielił trudności związane z ich cierpieniem, kondycją wynikającą z obciążania wiekiem lub dolegliwościami. Czytamy. Biskup Stanisław Kędziora urodził się 6 grudnia 1934 roku w Seligowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w sierpniu 1958 roku z rąk ówczesnego prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1965-1971 pełnił funkcję prefekta, a następnie, do 1982 roku wicerektora na Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykładał teologię dogmatyczną. W marcu 1987 roku Stanisław Kędziora został ogłoszony biskupem pomocniczym warszawskim. Jako dewizę B.P. Kędziora przyjął słowa Secundum Erbum Tu Urząd Morski, według słowa Twego. Od marca 1992 roku pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej, prałata kapituły katedralnej, zastępcy przewodniczącego Rady Kapłańskiej. Był też członkiem Kolegium Konsultorów oraz przewodniczącym Wydziałów, Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. W lipcu 2008 roku B.P. Kędziora decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za wybitne zasługi dla Kościoła w Polsce i pracę duszpasterską. 5 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI przyjął rezygnację B.P. Stanisława z posługi biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. Biskup senior po wieloletnim zmaganiu się z chorobą nowotworową zmarł w wieku 83 lat późnym popołudniem w święto Bożego Narodzenia. Udostępnij i oceń artykuł. Redakcja kontakt z autorem. O zdarzeniu, które miało miejsce w Skierniewicach, poinformowała rzeczniczka policji w Łódzkiem Joanna Końska. Tuż przed świętami skierniewiccy policjanci zwrócili uwagę na starszą kobietę, która weszła do jednego z banków. Sprawiała wrażenie osoby zdenerwowanej. Rozmawiała przez telefon. Po wypłacie gotówki poszła w stronę przystanku autobusowego. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kobieta mogła paść ofiarą oszustów, zaczęli obserwować całą sytuację. Zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który w tym samym czasie, co 82, latka, rozmawiał przez telefon. Chwilę przed przekazaniem mu pieniędzy został zatrzymany. Jak się okazało, kobieta była przekonana, że bierze udział w akcji policyjnej. Ustalono, że do 82-letniej mieszkanki Skierniewic na telefon stacjonarny zadzwoniła osoba, która podała się za funkcjonariusza miejscowej komendy policji. Przekonała kobietę, że dwóch pracowników banku, w którym ma ona konto, chce je wyczyścić, zaś jedynym sposobem na zachowanie oszczędności i zatrzymanie przestępców jest wypłata całej gotówki i przekazanie jej policjantom pracującym przy sprawie. 82-latka podała swój numer telefonu komórkowego, a rzekomi policjanci za jego pośrednictwem cały czas utrzymywali z nią kontakt. Do przekazania pieniędzy jednak nie doszło. Okazało się, że zatrzymany 19-latek, mieszkaniec Warszawy, był wielokrotnie poszukiwany i notowany między kropka i neutron. Za kradzież z włamaniem i rozbój.